Czy jest jakiś program rozrywkowy na przykład, którym bardzo chciałby pan wziąć udział, którym pan się po prostu widzi? Tak, jakaś, nie wiem, kreskówka może, Simpsons czy South Park, nie wiem, nie, no jakby to powiedzieć. Przez chwilę naprawdę zastanawiałem się, czy ja bym się nadawał na jakiegoś tam jurora, ale ja oglądałem raz czy dwa razy w życiu te programy, chyba raz nawet inna moja współpracowniczka zdolna, Edyta Strzycka, zaprosiła mnie na program Voice of Poland, która była w pierwszym, no tym odsłonie programu, pierwszej, jak to się nazywa, odcinku czy edycji. No i poszedłem tam, zobaczyłem, że jurorzy oprócz tego, że mają być profesjonalni, to jeszcze niestety muszą robić miny. Płakać na zawołanie, może ktoś szczypie ich tam z tyłu, czy może mają różne, może myślą o jakimś, nie wiem, piesku, który umarł, nie mam pojęcia, czy zdech. No w każdym razie to są umiejętności już wykraczające poza moje. Nie szedłem specjalnie do szkoły aktorskiej jako geniusz, który ja do plastyka zdałem, do muzyka, a do aktorskiej nie, nie było w Kielcach, po pierwsze, a po drugie nigdy nie miałem takiej ambicji, więc to już wykracza poza taki merytoryczny oceniam i pomagam, tak, że o, to jest fajne. Tu trzeba jednak robić te miny, trzeba się nadymać, trzeba robić te wszystkie wow, jakieś, no ten niby show. Ja jestem oczywiście showmanem wielkim, natomiast no nie wiem czy, a jak, no, ale z reguły też jeszcze jeden problem. Ja się zawsze kłócę z producentami. I na przykład mi powiedział, ten jest fajny. Mówię, nie, on jest tam jakiś tam, nie? Tamten mi się podoba. I to jest ten problem, że trzeba ich słuchać, no bo się podpisuje takie umowy, że ten będzie się bardziej podobał albo tamten i to jest troszkę takie jakby ukierunkowywane. Nie mówię, że ustawione całkiem, no ale to jest show business, to jest dużo rzeczy nie całkiem przypadkowych, nazwijmy to, tak? Więc poza tym też nie dzwonili, więc nie zaprzątam sobie tym głowy. Natomiast, no cóż, nie oglądam tego, natomiast to istnieje i jeżeli nawet parę procent z tych uczestników, jak Ania Dąbrowska chociażby, czy Makowiecki Tomek, zdaje się, tak? Justyna Styczkowska z jeszcze Szansa na Sukces, też był talent show. No więc jeżeli uzbieramy te 10 czy 15 super zdolnych ludzi, a oni akurat do takiej kategorii należą, no to to jest fajne, no. A reszta sobie zabłyśnie, czy na chwilę, czy na chwilę, powie uciś na mnie, a byłem w telewizji i fajnie. Także, no cóż, nie można wszystkich zadowolić, nie wszyscy na pewno osiągną długotrwałą sławę, to jest niemożliwe.